Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia. The White Wolf. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Powtórzymy sobie tą misyjkę. Tylko tak, żeby... Znaczy walkę z tymi dwoma kolesiami, tylko tak, żeby... Nie podlepiać czegoś innego. Dobra, idziemy do tego kupca tu, potem do tego i tego. Powinniśmy mieć wtedy już wszystkie. Bo tak, u tego kupca byłem, u tego kupca również byłem. Muszę sprawdzić tych dwóch jeszcze, tego. I to będzie wszystko. W końcu będzie porządek. Viva Dranowi! Viva tłowcy czarowni! Bo robimy oczywiście tą wolny duch misję. Kurwa! Zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie w dzwonek, by być filmami na bieżąco, jeżeli jeszcze tego nie macie. Okej, tutaj... No, siema. Co tam masz? Akcesoria magiczne. Ciekawe. Mhm, dobra, pokaż co masz. Pokaż co masz. Same... O! Ten niziołek, co to był za jeden? I czemu zwiał, jak nas zobaczył? No to jest dobre pytanie. Zostawił zupę na ogniu. Gdybym ja ciebie nie zostawił na ogniu, cwaniaku, będę miał cię na oku. Idziemy. To ciekawe, będzie jakaś kolejna misyjka nowa? Co ja mam teraz zrobić? Mikstura. Niziołek nie kłamał. Zapach się niesie. No nie będzie trudno też go odszukać, bo... Jak widać... Go nawet na mapie, nie? Chcesz ubić? Równy z ciebie go! Niech będzie. Dobra, czy coś masz dla mnie? Fauna... Pula... Wiedźmiński... Nie, no kurde. Czy oni nie mają czegoś, co mi jest potrzebne? Nie zrobię tej misji, nie? Poważnie. Dobra, mapa. Zostało tych dwóch handlarzy. Czyli jak skręcę... Tu w prawo. Z czarownicami się uporamy, to i za was się weźmiemy. Tak, tak, uważaj, bo da ci radę. Dlaczego ja? Dlaczego ja? Się telewizji naoglądał. Może się najebał pewnie, nie? A ten? Czego tu szukasz, sadysto? Jaki sadysto? Jak ja tylko wiedźminem jestem. Dobra, muszę sprawdzić jeszcze raz tych handlarzy, kurna. Ten Nataniel zawsze był dziwny. A zwłaszcza grybuarów i pism Święty Ogień. Czym? Aha, to do następnego. Ty nie jesteś żadnym tym handlarzem. Poczekajmy sobie tutaj do rana. Teraz zmieni nam się oczywiście misja, się zaktualizuje. Nie mam siły. Dobra, pogadajmy z tym. Gdzie ty masz... Ty nie masz książki. Dobra, to spierdalaj. Czy można to normalnie zdobyć od nich wszystkich? Pogadajmy jeszcze z Potnerem. Czy ty masz jakieś książki tu? Nie masz. A ty też mi nie zrobisz tego, co bym potrzebował, okej. Potrzebuję kowala dobrego. Bywaj. Ja pierniczę, gdzie mogę znaleźć te książki, nie? Jaki dziwolog.
pewno nie jest prawdziwy obóz. Nie trzeba ci czego, mistrzu? No właśnie, chcę z tobą pogadać. Nie masz czegoś, co ja potrzebuję? To wezmę i tak to kupię. Bywaj. Nie wiadomo, czy się nie przyda. No i ten koleś tutaj na 100% nie ma tej książki. No to wnioskuję, że mamy wszystko już do tej misji. No to wychodzi, że mam już wszystkie książki do tej misji. Sprawdziłem wszystkich. Wszystkich, dosłownie wszystkich handlarzy w Nowigradzie. Jeszcze spojrzę, czy się jakiś nie pojawił w tej chwili. Z racji tego, że jest dzień, no ale nie ma tu żadnego handlarza więcej. Więc myślę, że ta misja jest już zakończona. To mamy na wysoki level, tu jest na 30 poszukiwania, ale tu mamy ostateczne przygotowanie. Najpierw z Avalachem. Coś lata? Łowców czarownic, no łowców nie ludzi. Ten nieludź ci na dupę co czas ratuje, a ty taka niewdzięczna suka jesteś. Co nie? Cały czas im życie ratuje, narażając się. O, tego typa nie byłem. No, on też nie ma. Bywaj. No jak ja go przeoczyłem? Luknijmy na mapie, gdzie ja jestem w tej chwili. Tu. Nie wiem, jak go przeoczyłem. Dobra, idziemy pogadać z Avalachem. Potem pogadamy z Yennefer. I na końcu Striss. Potem Striss i na samym końcu... On jest wyżej, nie? Jeszcze wyżej. Coś podniosłem przez przypadek. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzącym. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imleritem, na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak o, no to git. Karantir jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Skąd wiesz? Chyba, że to blef. Eredin zadbał o to, żeby jak najmniej osób dowiedziało się o jego zdradzie. Większość już nie żyje. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nieważne skąd. Ważne, że wiem. I mam pomysł, jak to wykorzystać. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Co to jest NL? Co to jest NL? Nie pamiętasz? Przecież podróżowałeś z Eredinem. Lud Olch mieszkają w świecie, do którego przybyliśmy przed wiekami i który teraz jest naszym domem. Stamtąd pochodzą czerwoni jeźdźcy i tam znajdziemy Gelsa. No to nieźle. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie.
Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście, tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Spotkajmy się na miejscu. Po drodze muszę coś załatwić. Pośpiesz się. Nie mam zamiaru wystawać na ulicy dłużej niż to konieczne. Jest jakiś ograniczony czas na to? Aha. Czyli nie mogę z nimi już pogadać tamtymi. O, ja ze źle wyszedłem. A, dobra, mogę. Nie ma pośpiechu. Nie ma pośpiechu. No kurde, czemu czemu poszedłeś w tą stronę? Zoltan, ale powiem ci, że kurna. Zanosi się na deszcz. No jak zanosi się, jak pada Geralt? Powiem wam, że niezła miejscówka. Okej, okay, do Yennefer teraz. Mój, do Yennefer teraz. Mówię. Oh yeah. Możemy to zrobić tutaj albo pójść. Radowid w Nowigradzie. No nie powiem, miłe miejsce wybrała. Więcej żołdaków, więcej zarobku. Czyli ale burdel mama. Chyba, że mam rację, to ja w materialnym świecie. Nie jestem materialistą. A nie, niżej, lol. No tam siedzi. Dobrze, że ubrane nie będę musiał pikselować. Zostawić drinka? W tym lokalu najlepsze są pewnie mydliny. Z Imleritem to był twój pomysł, czy Ciri? Ciri. Tak myślałam. Dobrze, że tam z nią pojechałeś. Myślałem, że będziesz wściekła. Wściekła? O co? Że wsparłeś Ciri w jej decyzji? Czy że walczyliście ramię w ramię i wygraliście? A co, gdybyśmy przegrali? Nie rozmawialibyśmy teraz, a żeńska populacja kontynentu tonęłaby we łzach. A ja wczytałbym save'a. I nie ma co roztrzymać. Ale problem? A jak poszło z lożą? Ktoś zgodził się nam pomóc? Obawiam się, że nasze szanse bardzo stopniały. Czasy są niebezpieczne, szczególnie dla czarodziejek. Każda zastanowi się 5 razy, zanim nadstawi za kogoś karku. Ale no to lipa. Czas i miejsce na takie dyskusje. Triss powie ci więcej. Urocze miejsce. Co tu robisz? Udało mi się ustalić, że Margaritę przetrzymują w oksenfurckim więzieniu. Dotarłam też do człowieka, który z niego uciekł. Niedługo ma się tu zjawić. Wiesz coś o tym uciekinierze? Wiem, że nikomu poza nim nie udało się uciec z Deiret i że szuka go teraz straż całego miasta. Skąd pewność, że można mu ufać? Zaraz się przekonamy. Właśnie wszedł. Kurna, kto? Geralt? O kurda, ten co tu robi? Już taką twarz widziałem parę razy. Abifaria? A kto pyta? Chcemy porozmawiać. Zaraza. Lepiej za nim biegnij. No to biegniemy. Ci ludzie to już naprawdę dziczeją. Uważaj no trochę. Cholera, wszedł na drabinę. Chyba czeka mnie spacer po dachach. No, tylko muszę kliknąć E. Kurna, w asasyna się bawi, ciul.
Złapałem go przecież. Myślałem, że byłaś z nim umówiona. Powiedziałam, że go znalazłam, nie że się z nim umówiłam. Czego ode mnie chcecie? Zostawcie mnie! Spokojnie, chcemy tylko porozmawiać. Tak, a potem sztylet pod żebra i zostawicie mnie w rynsztoku. Przypatrz nam się. Wyglądamy ci na bandytów? No, nie bardzo. No właśnie. A poza tym jesteś dla nas o wiele cenniejszy żywy niż martwy. Czyli nie zrobicie mi krzywdy? No kurwa geniusz, jak on do tego doszedł. A potem pójdziesz w swoją stronę. Jak tak, to niech wam będzie. Ale może wróćmy do Kuternogi. Lepiej tak nie stać na ulicy. Stoimy na samym szczycie, kur, na dachu, gościu. Nie na ulicy. Wino dobrze ci zrobi. Dzięki. Czego chcecie? Dostać się do Deiret. Idźcie do łowców i powiedzcie, że uprawiacie czary. Od razu was wsadzą. Musimy to zrobić tak, żeby nikt się nie zorientował. Opowiesz nam, jak uciekłeś i pójdziesz w swoją stronę. Podobno Deiret jest strzeżona lepiej niż twierdza Vikovaro. Dobierają strażników spośród łowców czarownic. Same najgorsze męty, cholerni fanatycy. Żebyście wiedzieli, co oni z ludźmi wyczyniali. Codziennie tortury, łamanie kołem. Względny spokój był tylko w święta, jak pili do nieprzytomności. Wolno im pić na służbie? Niby nie, ale wiadomo, jak jest. Mówią, że z Deiret wychodzą tylko trupy. Tak mówią. Pomyślałem więc, dlaczego by nie spróbować. Przecież zwłoki się pali. Zaczęli palić, jak się zorientowali, że taki staruch jak ja im uciekł. Wcześniej wrzucali nieboszczyków do wielkiego dołu. Dół łączy się z kanałem, a kanał wpada do rzeki. A jak już człowiek dostanie się do rzeki, to jest wolny. Twierdzisz, że udawałeś martwego i nikt cię nie zorientował? Za młodu terminowałem u aptekarza ze srebrnego miasta. Znam się trochę na ziołach. W mojej celi rósł senny grzyb, a na spacerniaku znalazłem wilcze jagody. Wystarczyło zrobić zacier i zjeść go na godzinę przed wieczornym obchodem. Mogło cię to kosztować życie. Jeśli miałem umrzeć, to na własnych warunkach. Czyli teoretycznie możemy wejść tą samą drogą, którą ty wyszedłeś. O ile nie przeszkadza nam towarzystwo rozkładających się zwłok. I o ile przeciśniecie się przez kraty, po mojej ucieczce zakratowali ujście do rzeki. Kraty można wysadzić. Żeby usłyszało nas pół miasta? Mam lepszy pomysł. Oxenfurt zbudowano na elfich ruinach. A te na pewno w którymś miejscu łączą się z kanałami. Jeśli znajdziemy przejście... Dostaniemy się do więzienia. Widzisz? Nie było tak strasznie. Jeszcze rada na koniec. Zmień lokal. Tu wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dzięki. Cokolwiek zamierzacie, mam nadzieję, że wam się powiedzie. My też. Bywaj. Dzięki. To, co mówił o strażnikach, może nam się przydać. Fakt. Gdyby udało się upić choć kilku, byłoby nam łatwiej. Poproszę Zoltana, żeby o to zadbał. Spotkajmy się potem na moście oksenfurckim. Żołdacy to utrapienia. To kilka tutaj mamy misji do zrobienia teraz po tym pogadankach. Dobra, idziemy do Triss. Idźmy do Triss. Byle płacili i nie bili. Dobra. Zobaczymy, co ten Triss ma dla nas do zrobienia. Na co się nie zanosiło? Na deszcz? Pewnie na deszcz. No, wpuściła. Masz coś z tym? Masz problem? Masz jakiś problem? Pięknie.
ruszasz w drogę? Czy znowu aha, ty. XD. No hello. Witaj, Triss. Czy ty postradałeś zmysły? Sami pojechaliście na Imlerita? Na sabat? Jak mogłeś tak narażać Ciri? Ciri musiała to zrobić, a ja nie mogłem puścić jej samej. Na moim miejscu też byś tak postąpiła. Poza tym cały czas tam byłem i kontrolowałem sytuację. Możemy zmienić temat? Na przedmieściach minęliśmy stosy. Płonęli na nich nieludzie. Jest coraz gorzej. W mieście nie ma czarodziejów, więc łowcy musieli sobie znaleźć nowego wroga. Musimy jak najszybciej pozamykać wszystkie sprawy i wynosić się stąd. Jak idzie z lożą? Kto może nam pomóc? Nie jest dobrze. Ida odmówiła, a Francesca za żadne skarby nie opuści swojego państewka, gdy wokół wrze wojna. Nie wiemy, co się dzieje z Fringillą. Nie byłyśmy w stanie się z nią skontaktować. A reszta? Keira? Margarita? Filipa? Keira? Myślałam, że kto jak kto, ale akurat ty będziesz wiedział. No przecież była kurno. Potrafi odmówić czarodziejce. Keira Metz miała swoje sposoby, żeby postawić na swoim. Ale gdy zażądała notatek czarodzieja Aleksandra, odmówiłem jej. W gruncie rzeczy Keira potrzebowała impulsu, żeby zacząć nowe życie. Znalazła go w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. Po latach nikt nie pamiętał, że twórczyni leku na zarazę Katriony ukrywała się jako wiejska czarownica. Widziałem gorzej dobrane pary. Mam nadzieję, że im się poszczęści. A ja, że nam poszczęści się z odnalezieniem Filipy i Rity. Musi nam się udać. Będę spokojniejsza, gdy obie będą już z nami. Wiesz, co się z nimi stało? Yennefer miała się dowiedzieć, gdzie jest Rita, a ja ustalić, co z Filipą. I? Dowiedziałaś się czegoś? Kilku interesujących rzeczy. Wolisz krótszą czy dłuższą wersję? Mów wszystko ze szczegółami. Po ucieczce z Lochmuin trafiła tutaj, do Nowigradu. Poprosiła o pomoc dawnego kochanka, czarodzieja Artura de Vlester. Filipa i dawny kochanek. Coś czuję, że ta historia nie skończy się słowami, jeżeli długo i szczęśliwie. Filipa wystawiła go kiedyś na pośmiewisko i Artur chciał się zemścić. Przekonał ją, że pod postacią sowy będzie bezpieczniejsza i zapiął jej na noc obrączkę z Dwimeritu. Niedługo potem zaczęły się prześladowania czarodziejów. Artur był jedną z ofiar, a jego majątek zlicytowano. Tak się złożyło, że podczas aukcji przechodził tamtędy nasz znajomy krasnolud. Zoltan, czyli Filipa cały czas była pod naszym nosem. Była. Aż parę dni temu Zoltan przegrał ją w karty. Ja pierdolę. No tak, cały Zoltan. Pojawił się tu pewien człowiek. Oskubał Zoltana do cna, a na koniec zaproponował, żeby zagrali osowę. Oczywiście wygrał, po czym grzecznie policzył. Osowę? Kto to był? Wiadomo, gdzie mieszka? Osowę? Nikt go nie zna. Świetnie. Mamy jakikolwiek trop? Mamy to. To pokazała mu sowę? Myślisz o dywinacji? Zastosujemy hydromancję i rodzaj sortilegii. Musimy znaleźć jakąś fontannę na uboczu. Muszę najpierw coś załatwić. Możemy się spotkać na miejscu? Dobrze. Przyjdź pod fontannę pod pasiflorą. I pośpiesz się. Kurna, Wiedźmin jest do wszystkiego potrzebny, nie? Dobra, no i nadal jeszcze to. Dostała nam Ciri do pogadania. Mam nadzieję, że zdążymy to zrobić w tym odcinku. Daleko to chyba nie jest, nie? Ej! Nie depcz mnie!
To nie podchodź pod nogi. Będzie kurna mi gnojek, tu mówił, żeby go nie deptać, jak podszedł sam pod nogi. Znam ja niezawodny przepis na wyegzorcyzmowanie. Ktoś mi mówił, żebym poszedł do fryzjera. Nie ma bata. Gdzie jest Siri? Tu. Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Prowadź. Zaczniemy od prawków. Do kogo idziemy? Zobaczysz. Myślę, że sobie zakończymy ten odcinek tutaj. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, kliknijcie w dzwonek. Aha, chyba nie zakończymy, bo wczytywanie mam. Dobra, zakończymy. Trzymajcie się. Cześć. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze skurwielem juniorem. Once we were many. Now we are few. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf.